dobie rozwoju sztucznej inteligencji nowego znaczenia nabiera kwestia zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowaniu, o których mowa w artykule 22 RODO. Przepis ustanawia tzw. zakaz podejmowania automatycznych decyzji wobec osób, których dane dotyczą. Zakaz ten wywodzi się z postanowień Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych. Co ciekawe, Polska ratyfikowała konwencję dopiero 24 kwietnia 2002 roku, no, ale bez uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie. Termin profilowanie odnoszony jest do dwóch grup czynności wykonywanych przez podmiot przetwarzający dane osobowe. W pierwszej zbierane są dane osobowe z różnych źródeł, o których wiadomo, że dotyczą tej samej osoby. Druga grupa czynności obejmuje wnioskowanie o nieznanych cechach danej osoby na podstawie cech ustalonych już wcześniej. Zwraca się uwagę również na to, że profilowanie może dotyczyć tej samej zidentyfikowanej osoby i być oparte na danych osobowych tej osoby pozyskiwanych z różnych źródeł, czy to są tak zwane różnego rodzaju profile indywidualne, albo dotyczyć konkretnej osoby, ale z kolei być oparte na danych statystycznie prawdziwych dla tego typu osób, które jednak oczywiście nie muszą być prawdziwe w konkretnym przypadku i są to tak zwane profile statystyczne. Z kolei grupa robocza artykułu 29 w swoich wytycznych WP 251 wskazuje na trzy cechy profilowania. Po pierwsze, profilowanie musi stanowić zautomatyzowaną formę przetwarzania. Po drugie, profilowaniu muszą podlegać dane osobowe. I po trzecie, celem profilowania musi być ocena czynników osobowych osób fizycznych. Czyli możemy oczekiwać, że niedługo sztuczna inteligencja zastąpi człowieka? Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, żeby nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, która wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Decyzje podejmowane z udziałem człowieka nie podlegają więc zakazowi wynikającemu z tego konkretnego przepisu. Warto jednak podkreślić, że zaangażowanie człowieka powinno obejmować etap podejmowania decyzji, a nie może być ograniczone wyłącznie do wprowadzania danych osobowych do systemu, czy też do nadzoru nad tym systemem. Ponownie grupa robocza w artykule 20, grupa robocza artykułu 29 w swoich wytycznych 251 za niedopuszczalne uznała sytuacje, w których udział człowieka w procesie podejmowania decyzji byłby kreowany sztucznie, na przykład ograniczając się do prostego zatwierdzania profili przygotowywanych w sposób automatyczny, bez wpływu człowieka na ich treść. Jednak prawo pozwala w określonych przypadkach na automatyczne podejmowanie decyzji. Dokładnie. Zgodnie z artykułem 33 ust. 2 RODO podejmowanie decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, i wywołujących wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających jest dopuszczalne pod warunkiem, że... No i tu mam oczywiście trzy bardzo ważne warunki. Po pierwsze, jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych. Po drugie, jest dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator danych i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą. No i po trzecie, opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą. Czyli na przykład? No, jednym z takich przypadków zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu omawianego przepisu może być automatyczne działanie poszczególnych sektorów administracji publicznej. W przypadku masowego wydawania decyzji administracyjnych organy administracji publicznej często opierają swoje działania na przygotowanych dla siebie systemach informatycznych treści rozstrzygnięcia w danej sprawie lub obliczenie wysokości należnego na przykład podatku.
bądź też sporządzają gotową decyzję administracyjną, która będzie kierowana do danego adresata. Wobec brzmienia komentowanego przepisu takie działania powinny zostać uznane za dozwolone. No tutaj mówimy o tej przesłance wyłączającej nielegalność tego automatycznego przetwarzania. Ciekawe. A teraz idziemy na długą kawę. Wracamy do Was we wrześniu. Przy okazji życzę mu udanych wakacji. Do zobaczenia. Do zobaczenia.